Czy stać nas na kolejny lockdown? I czy na jesień rząd po raz kolejny pójdzie na wojnę z przedsiębiorcami? O tym w dzisiejszym programie. Piotr Relich, PCH24TV, witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszej rozmowy, pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego kanału, naszego portalu. Wszystkie informacje, jak to robić, znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rząd gotuje nam najprawdopodobniej kolejny lockdown w związku z nowymi zakażeniami, z rozprzestrzeniającym się po Europie tak zwanym wariantem delta koronawirusa. I takie moje pytanie do pana, czy polscy przedsiębiorcy, czy w ogóle Polacy gotowi są pod względem ekonomicznym na kolejne zamknięcia? Ile jeszcze możemy takich obostrzeń przeżyć? Ja bym pytanie rozszerzył, czy polski rząd jest w stanie wytrzymać kolejne swoje decyzje, które zakazują naturalnej aktywności obywatelom i przedsiębiorcom. Bo jak widać, dzisiaj mamy coraz bardziej rozbieżne poczynania rządów. Od rządu w Singapurze, który postanowił, że traktuje COVID-a jako tak samo jak grypę i nie będzie codziennych komunikatów o stanie zakażonych i nie będzie specjalnych, nadzwyczajnych w tym zakresie działań i obostrzeń. Stąd Singapur powraca do normalnego życia, tak samo jak wiele państw wchodzących w skład Federacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dlatego też wszystko zależy, jakie działania podejmie polski rząd i czy wyciągnie lekcje, oraz czy wyciągnie też wnioski dzisiaj z udokumentowanych medycznie doświadczeń dotyczących skuteczności albo braku skuteczności niektórych działań, poczynań czy właśnie takich nakazów jak używanie masek, które okazało się być problematyczne w świetle ustaleń naukowców. Tak, a właśnie w jakiej sytuacji obecnie znajduje się polska gospodarka? Z jednej strony rząd chwali się, że jest niskie bezrobocie, że wyszliśmy z tego okresu zwycięsko, że wzrastają emerytury. Natomiast no, idziemy na przykład do sklepu i widzimy tę coraz większą drożyznę, widzimy skutki tej postępującej inflacji. Jaka sytuacja obecnie panuje w polskiej gospodarce? Fabryki, które stały, nadal stoją, natomiast mamy do czynienia z coraz większym chaosem, jeżeli chodzi o prawo, a tak naprawdę nie prawo, tylko przepisy. Stąd trudno sobie wyobrazić przyszłość w Polsce gospodarczą, taką kwitnącej gospodarki, w momencie, kiedy zapasy gotówki na kontach firm nie tylko w okresie pandemii, ale też przed pandemią znacząco rosły i był zauważalny rok do roku spadek inwestycji, ale prywatnych. To, co dzisiaj rząd ogłosił, że daje gwarancję 5-letniej stabilności przepisów i niskich podatków w ramach Polskiego Ładu, dał, ale tylko międzynarodowym korporacjom. Natomiast polskie firmy nie doczekały się tak elementarnego poczucia bezpieczeństwa, jakim jest gwarancja, że w momencie zainwestowania jutro, za rok czy za kilka lat przepisy będą te same, bo procesy inwestycyjne w Polsce są nieprawdopodobnie wydłużone przez biurokratyczne procedury i związaną z tym korupcję, to trzeba też podkreślić. I tym samym jakiekolwiek pożytki z wielomilionowych inwestycji przychodzą dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach. Stąd nawet te 5 lat, które rząd zaoferował dla międzynarodowych korporacji, jest warunkiem niezwykle, można powiedzieć, niewystarczającym,
Można powiedzieć, że to jest zachęta dla spekulantów, a nie dla prawdziwych inwestorów, którzy liczą w dekadach zwrot z poniesionych nakładów na inwestycje. Wspomniał Pan tutaj o działaniach rządów. Rząd ma plan na wyjście z kryzysu. Ten plan nazwał Nowym Ładem. Wcześniej to były różne robocze nazwy, między innymi Polski Ład. Teraz jest Nowy Ład, którego przed bodaj 2 miesiącami była prezentacja taka ogólnopolska, a dzisiaj prezes Kaczyński jeździ po polskich miejscowościach, prezentując właśnie program wyjścia z kryzysu. I takie pytanie do Pana, no, czy w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czy opracowywanie tego typu odgórnych, centralizowanych planów ma rację bytu i czy rzeczywiście jest to jakiś program naprawczy, czy jest to wyłącznie tylko jakieś działanie polityczne, populistyczne? Jak pan to ocenia? Jeżeli cokolwiek trzeba było w Polsce naprawiać, to przede wszystkim niedziałające instytucje rządu, instytucje publiczne. Bo jak widać, polscy przedsiębiorcy cały czas mają jeszcze nie tylko zasoby gotówki, o której wspomniałem, ale też pokłady energii do tego, aby przystąpić do rozwoju swoich firm i odzyskiwać utracone pozycje, utracone udziały w rynku, czy też wznawiać produkcję w zamykanych na wiele miesięcy przedsiębiorstwach. Ale to, co jest niezbędne do tego, że w Polsce faktycznie Polska mogła wyjść z zapaści, chociaż kryzys może to nie jest adekwatne słowo, tylko raczej z definicji Stefana Kisielskiego należałoby powiedzieć, że to nie kryzys, to rezultat. To rezultat nieprzeprowadzonej transformacji, ale transformacji państwa polskiego. Bo transformacja gospodarcza się dokonała w latach 90. Powstało wtedy blisko 6 milionów nowych miejsc pracy i to w prywatnych firmach, których powstało blisko 2 miliony. I to była największa, można powiedzieć, transformacja gospodarcza, bo ta transformacja przeprowadzona odgórnie przez kolejne rządy prowadziła, jak w przypadku prywatyzacji, do zwalniania ludzi i zamykania przedsiębiorstw. Także mieliśmy transformację gospodarczą, ale nie było transformacji państwa polskiego. Czyli te wszystkie struktury, nawyki korporacyjne, ta cała kultura korporacyjna PRL-owskiej biurokracji została po prostu przeniesiona w warunki gospodarki rynkowej i to dało o sobie szczególnie znać w czasie tych wszystkich administracyjnych zakazów i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich miesiącach. I jak widać, rząd musiał zwrócić się do sektora prywatnego w sprawie chociażby dystrybucji pieniędzy z kolejnych tarcz, bo administracja najzwyczajniej nie jest gotowa na takie działania, to znaczy szybkie, skuteczne i efektywne. Dzisiaj widać, że te 20 lat działalności Ministerstwa Cyfryzacji to jest czas stracony i pieniądze, które poszły na nieefektywne projekty. I jeżeli miałoby się cokolwiek dzisiaj zmienić, aby pomóc wyjść z szybszego kryzysu, to zmiana i transformacja państwa polskiego i jego instytucji publicznych, bo bez wątpienia ciągle tkwią mentalnie i organizacyjnie i pod względem wydolnościowym i podejściem przede wszystkim do obywatela w czasach PRL-u. Często mówi się o różnych kryzysach, że są też szansą na pewne rzeczy, na spełnienie pewnych zapowiedzi. Czy przypadkiem to, czego doświadczyliśmy przez ostatnie 1,5 roku, nie jest niejako szansą też dla rządu, ale na to, żeby może nie przeprogramować, ale dokonać pewnych takich zmian w polskiej gospodarce, które osłabią być może sektor prywatny na korzyść właśnie sektora publicznego, państwowego, też z uprzywilejowaną pozycją wielkich korporacji. Czy można odczytywać te działania rządu konsekwentne właśnie przez ten pryzmat? Ja bym się skupił na celu, który sobie
postawił, może trudno nazwać to planem, bo to nie ma podręcznikowego jakby wymiaru planu, to co jest przedstawiane, można powiedzieć co najwyżej o pewnej wizji, która jest prezentowana. Jeżeli w tej wizji przynajmniej jeden cel jest jasny, aby polskie społeczeństwo pod względem dobrobytu osiągnęło poziom społeczeństw starego Zachodu, społeczeństw tak zwanego właśnie Zachodu, to należy zadać sobie pytanie, czy te jakby propozycje, które są przedstawiane i o których przed chwilą wspomniał pan redaktor, nasz ten dystans skrócą czy wydłużą. Otóż w swojej analizie ostatnich dekad zmian w Polsce, jak ten dystans się skracał, a później po wejściu do Unii Europejskiej wbrew pozorom zaczął się wydłużać, przedstawił pan profesor Witold Kwaśniński i na twardych danych pokazuje, że ten dystans już od wielu lat do głównych gospodarek światowych, to znaczy do gospodarki niemieckiej i amerykańskiej, cały czas się jednak wydłuża. To już jest praca wielu pokoleń. Jeżeli ma się dostęp do tak oczywistych analiz, to trudno sobie nie zadać pytania, czy to, co proponujemy, to znaczy upośledzenie jednak sektora prywatnego na rzecz sektora kontrolowanego przez rząd, ten dystans nadzwyczajnie skróci. Trudno sobie wyobrazić, żeby to zaowocowało skróceniem dystansu. Chyba że mówimy o dwóch różnych celach. Jeden, który jest skomunikowany, a drugi, który jest realizowany. Tak, i takie moje ostatnie pytanie. Jak pan wyobraża sobie sytuację polskich przedsiębiorców za miesiąc, za dwa, kiedy prawdopodobnie być może zostaną ponownie narzucone w Polsce lockdowny? Jak to może wyglądać? Po ostatnich coraz częstszych wyrokach oddalających wszystkie te kary nałożone na polskich przedsiębiorców, kiedy sędziowie jednak podnoszą, że ograniczenia i zamknięcia działalności gospodarczej były pozbawione podstaw prawnych polskiego porządku prawnego, to sądzę, że coraz więcej przedsiębiorców, którzy stanęło wcześniej już do walki o swoje prawa, teraz będzie tym bardziej umocnione w przekonaniu, że te wszystkie próby z powrotem zagonienia do zagrody i zamknięcia ich działalności gospodarczej będą coraz mniej skuteczne. I oczywiście rząd coraz bardziej chyba ma świadomość, że trudno sobie wyobrazić powrót do takiego stanu, w którym faktycznie ten poziom strachu pozwalał utrzymywać tak daleko restrykcyjne, a jak widać nieskuteczne działania, łącznie z pamiętnym zakazem udawania się do lasu. Dlatego też życie jest coraz bardziej, sądzę, silniejsze od różnego rodzaju obostrzeń. To, co też zresztą miało miejsce w czasach minionego PRL-u, kiedy kolejne obostrzenia, które były wprowadzane, czy zarządzenia ówczesnych władz, były najzwyczajniej bojkotowane przez część społeczeństwa. Także jeżeli dzisiaj, mając właśnie taką wyjątkową szansę, o której wspomniał pan redaktor, że już jakby stwierdzono, że jest kryzys, była zapaść, gdzie jednak część tej biurokracji najzwyczajniej okazała się bezużyteczna, kosztowna, a nawet próbowała przeszkadzać, wymyślając absurdalne procedury, o czym dzisiaj nie pamiętamy, na samym początku pandemii, jak żądano od przedsiębiorców zaświadczeń i dokumentów sprzed 5 lat, aby o cokolwiek mogli poprosić, to trzeba dzisiaj wykorzystać ten moment i to jest właśnie ta światła rola rządzących, jeżeli chcą dalej sprawować rządu w Polsce, aby dokonać fundamentalnej zmiany, ale to zmiany,
przede wszystkim na swoim polu, które do rządu należy, to oczywiście właśnie na polu administracji, instytucji państwa, które jedne ewidentnie należy zlikwidować, bo niczego pozytywnego nie wnoszą ani do życia obywateli, ani do jakby naszych tutaj spraw gospodarczych, i dokonać takich zmian, jakie miały miejsce chociażby w Estonii, która lata temu, wprowadzając technologię blockchain, zabezpieczyła się przed cyberatakami i cyberterroryzmem, a jak widać dzisiaj po stanie możliwości przeczytania korespondencji najwyższych urzędników naszej władzy, widać, że nawet elementarne procedury dotyczące bezpieczeństwa, nie mówiąc już o technologii, która by to zabezpieczała, są daleko obce. Tak. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.